Witam Was w kolejnym odcinku z Hearthstone'a. Tym razem omówienie kart po nerfie. Jeszcze przed tym dostałem 100 golda za Dzień Pirata. Cieszy mnie to. Ognisty Wojenny Topór kiedyś kosztował 2, teraz kosztuje 3. Statystyki 3-2. Za 2 many niszczy dwóch stronników, gdyż kosztują 2 many. W niektórych przypadkach nawet i 3. 3-2, 2-3 statystyki, albo trzymany 3-3, 4-3 statystyki, które coś tam robią mocne, jak na kartę, która jest podstawowa, ma się od razu ją. Ta karta jest mocna, znaczy mocna, dobra na pewno, bardzo dobra, ale znaczy nie jest zbyt mocna na tle innych, tylko że wiadomo. Hearthstone zaleca, żeby lepsze karty były takie, które nie dostaje się od razu, tylko dostaje się najtrudniej. To jest oczywiste. Ten nerf, no, jak najbardziej. Okej, niech będzie. Orzeźwienie otrzymuje jeden kryształ many w tej turze. Moim zdaniem średnie. A nie lepiej byłoby przypadkiem orzeźwienie jeden kosztu i otrzymuje dwa kryształy w tej turze? Ktoś powie, że ale to samo. No, nie do końca. Załóżmy cokolwiek obniżające zaklęcie, albo koszt o jeden. I to dalej jest już zero. Tylko co prawda z czymś trzeba to zagrać, bo jeśli to będzie dawało jeden kryształ many, to tak naprawdę to będzie niegrywalne. Jeśli natomiast to by dawało dwa kryształ many, ale samo by kosztowało jeden, też by dawało jeden, tylko że można to skombić. Znaczy pierwsze lepsze, no wiadomo, że to akurat ukłapana jest, żeby zmniejszyć koszt kart, ale znaczy nie, jest jedna karta, która zmniejsza koszt zaklęć o jeden i to wtedy by dawało dwie many, więc moim zdaniem znerfili zbyt mocno, by mogli zostawić, że otrzymujesz dwa kryształy many w tej turze, ale koszt cię jeden, wtedy zmniejszając koszt zaklęć, by ta karta dalej była sensowna. Zresztą tak mi się wydaje. Czekajcie, a dobra, krzyżowy jestem do kamerki. Kamerkę akurat nie przesunę, dlatego że telefon mi wpiera nie. Zły urok. Przemień stronika w żabę 0-1 z prowokacją. Tak jak polimorfia o koszcie 4, przemień stronika w owce 1-1. 1-1, a 0-1 prowokacja, no. To samo prawie. Tylko że 1-1 już jest lepszy od 0-1. W sumie zależy w jakich przypadkach, ale przynajmniej 1-1 zabija 0-1. Więc moim zdaniem jak najbardziej na plus o koszcie 4. Bo po koszcie 3 to trochę mocne jak niż jakichś koksów, więc jak najbardziej ok. Z tym tylko się nie podoba. Powinno kosztować 1 i otrzymać 2 kryształy mana, ale oczywiście to tylko moja sugestia. Myślałem, że jeszcze jedna karta. Przyzwiska Skarabeusza 1-5 z prowokacją. Jeśli twój przeciwnik ma więcej stronników, rzuć to zaklęcie ponownie. Kosztowało 5, teraz kosztuje 7 i to jest kompletnie bez sensu. Nie lepiej przypadkiem zrobić przyzwiska Skarabeusza 1-3 o koszcie 5. Albo raczej to trochę głupie by było takie coś, że to samo. Tylko że przyzwi Skarabeuszy o jeden mniej niż ma przeciwnik kart. Coś na takiej zasadzie. Albo całkowicie co innego, tylko że to było głupie. Przyzwi tyle Skarabeuszy, ile zagrałeś w kart w danej turze. Tylko że nie o koszcie 5, a nie za 5-4, ale dobra. Moim zdaniem nerf niewiele zmienił. Gdy była o koszcie 7, to była niegrywalna zbytnio, bo była zbyt droga. Co prawda by spowolniało grę, ale moim zdaniem nie koszt tu ma znaczenie, a ilość HP tych skarabeuszy bardziej. 1-4, 1-3 o koszcie 5. Już to było lepsze. Dowódca Murloków. Twoje podstawowe Murloki mają plus 2 do ataku. Pod agresywniejsze deki. A nie lepiej przypadkiem, jak było plus 2 do ataku i plus 1 do HP. To moim zdaniem fajnie by było, gdyby zrobili coś takiego, że twoje pozostałe murloki mają 1-1.
Czyli plus 1 do ataku, plus 1 do HP. To już by było ciekawe. By tak szybko nie padały, a oraz by nie miał tyle ataku, by tak nie szarżowały. Tak, wiem, krótki odcinek. No niestety, trudno się mówi. No sobie przy okazji wymienię. Ty, to było zajebiste. Dobra, opening będzie... Znaczy wątpię, żeby dzisiaj było 23 kąt, żeby jestem padnięty. Mam na razie na 24,5 pakieta. Czyli jeszcze 50 golda i robimy opening. Wiem, że to strasznie krótki odcinek. A właśnie, jeszcze jedna rzecz. Czemu? Czeka, co jeszcze było zdelfione? Z czego jeszcze ponarzekać? Ta karta została niedawno zmodyfikowana, więc zmianie ulega jej wartość odczarowania. Na razie za często nie gram Murloc Paladynem. Wiecie co? Odczaruję? No jak będę potrzebował tego. Jak to Paladyn 2? Ta... No to nie. Jeszcze 3 karty powinien dać. Jeszcze 3 karty. Jakie to były karty? Te prowokacje 1-5 nie mam. Ożywienie nie można. Murloka nie biorę. A! A, przecież to też zapomniałem. Przecież sam mówiłem podczas omawiania kart. Kurde, nie znam skleroz, na serio. Jak to była ostatnia karta? Czekajcie. Kuźwa będzie teraz tydzień szukał. Kuźwa, że ja nie pamiętam, mam na serio taką sklerozę? Dobra, już czekajcie. Każdy druid. A, tu. Dobra. No tak, fuck, żaba. Ta poli... nie polimorfia, tylko...
Tak, z urlop, tylko szkoda. To tak naprawdę nie mam nic do odczarowania, szczerze mówiąc. Bo wszystkiego używam. Na 5 kart, 3 karty nie są do odczarowania. Jedna karta jest używana, a ja jednej z kolei nie mam, więc nie odczaruję. No szkoda, szkoda. Bo która to jest karta? A nie, no znerwili, no czy ja głupi jestem? Dobra. Po co ja szukam o koszcie 6, skoro przecież sam wiem, że o koszcie 5 jest teraz. Nasz jest tym dzisiaj pojebany. Cóż za barbarzyńskie czasy nastały, elfy rozsiewają zarazę, nieszczury nie pchły elfy. No, teraz tak bywa. Moim zdaniem to takie dziwne trochę nerfy. Kart podstawowych. Trzy karty podstawowe. Okej, jeszcze coś tam, coś tam. Na 5 znerfionych kart to tak naprawdę Ognisty Wojenny Topór ma sens. I coś jeszcze? Moim zdaniem tak. A, no jeszcze ta. Ten zły urok. Ale posiew zarazy. No nie do końca w tą stronę chciałem iść. Orzeźwienie. Też nie do końca chciałem w to iść. O koszcie 1 daję 2 kryształy. W sumie dobra, nie będę już przedłużać, bo nie będę szukać kolejnej karty. Ale tak naprawdę deck, znaczy karty znerfione to. No, znaczy karty zostały średnio znerfione tak naprawdę. Fajnie było, gdyby nie wiem, pomór znerfili. Wszystko 3. I koszt 9 załóżmy pomoru. Albo wszystko 4 niech będzie. Żeby była ta dziesiątka, ale i tak by było wtedy zbyt mocne. No chyba, że ograniczyli pancerz, ale wtedy to tak naprawdę niewiele by zmieniło, ale dobra. Ja tak w sumie rzadko gram w Hearthstone, ale jedna rzecz mi dziwi. Nie wyłącza mi Hearthstone'a, a tu już jest mocny plus. Dobra, żeby nie przedłużać, bo kuźwa przedłużyłem szukając minutę karty. Miesz z tym, a więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Nara.